Jak pan traktuje słowa prezydenta, który mówi, że koniec z kroplówką dla miejskiego przedsiębiorstwa komunikacji? Panie redaktorze, tak jak pan mówi, no te wypowiedzi już jest, kilka już ich było, odkąd nominowany został prezydent, zarówno w styczniu, w lutym, na radach osiedlowych też na temat komunikacji się mówi. Ja nie rozumiem słowa kroplówka po prostu. No kroplówka dla mnie to jest jakieś wzmocnienie, po której organizm regeneruje się i tak dalej, i tak dalej. No, poprzedni prezydenci mianowali swoich prezesów, którzy mieli spełniać jakąś służbę, żeby ta komunikacja funkcjonowała. No rozumiem, jeżeli źle to funkcjonowała, no to ten prezes nie sprawdzał się, czyli zmiana była tego prezesa. No i w MPK tak bywa, że ciągle tylko zmieniamy prezesów, zmieniają się władze, a sytuacja mówi się, że jest trudna, trudna i trudna. I ostatnio mówi się kroplówkę, czyli powtarza się to, co poprzedni prezydent Wilczyński mówił. Naprawdę jest to dla nas niezrozumiałe i uważam, że pracownicy MPK nie zasługują na takie traktowanie w sposób taki, jak pan prezydent mówi. My osobiście, słysząc to, zwracamy się poprzez asystenta pana prezydenta o spotkanie celem, by nam pan prezydent właśnie to wytłumaczył. Ile tego spotkania chcecie? No my od 3 tygodni, tu kolega z drugiego związku właśnie dobija się do pani asystent, no i jesteśmy tak jakby zbywani. No i to nas niepokoi tym bardziej. Obecnie chcemy zwrócić się do zarządu spółki i dyrektora celem, czy oni coś wiedzą, co w tej materii jest robione. A nie niepokoi was ta opieszałość zarządu MPK w negocjacjach z miastem na temat przyszłości MPK? Prezydent mówił, że chciałby, aby ta sprawa wyjaśniła się po 1 kwartale. Ja uważam, że ze strony zarządu jak najbardziej jest wszystko w porządku i dyrekcji, ponieważ za poprzedniego prezydenta Wilczyńskiego właśnie ze strony urzędu takie ponaglenie było do spisania nowej umowy, że wręcz zarząd tutaj dwoił się, troił i taka umowa została przygotowana i ona leży i czeka w urzędzie, więc dziwię się nawet, dlaczego taki pośpiech był, a tu zarazem w tej chwili jest takie wyhamowanie, a zarazem publicznie mówi się co innego. Te zmiany, które zostały podjęte w minionej kadencji, one nie wyszły chyba na dobre spółce, bo nadal potrzebny jest zastrzyk gotówki z urzędu. No tak jak wiemy, no, cena biletu została ustalona na taką kwotę, jak jest, więc nie unikniemy tej gotówki w budżecie. Ona jest zatwierdzona. No ale o tym wszystkim, czy to jest mało, czy za dużo, należy rozmawiać i nie poprzez media. Dlatego my nie chcemy się szeroko to wypowiadać. My chcielibyśmy od pana prezydenta dowiedzieć się, jakie ma zamiary, do tych zamiarów ustosunkować się, a być może na tej sesji nawet wypowiedzieć się, gdzie mamy też swoje argumenty za czy przeciw. Tak jak mówię, no raczej powinno się rozmawiać, czego ostatnio w Ostrowcu i w Polsce chyba brakuje. Spokojnie patrzycie w przyszłość, czy istnieje obawa? No jeżeli właściciel firmy, prezydent miasta, po niespełna już 2 miesiące rządzenia wypowiada się o własnej firmie w mediach i to raczej nie w nieprzychylnym tonie, czyli uważam, że raz poprzednika stawia w złym świetle, gdzie to radni przyjęli program naprawy tej komunikacji. Już po miesiącu mówisz, że coś jest źle, no to naprawdę raczej z obawą się obawiamy.